Siema, siema, jestem Radio G-Play, to jest kolejny odcinek z naszej serii z kariery z WSA 22. Witam serdecznie na kolejnym odcinku. Zostawcie hashtag testy, a wam walę serducho. Ciągnik dziwnie się zachowuje, nie wiem dlaczego. Właśnie, ze mną Iring. Dzień dobry, w ziumie kresorakiem. No, nie, dobra, zostaw go. Wyłącz sobie tego moda, bo to nieładnie, tak? On jest w całej sytuacji potrzebny. No, słuchajcie bliska, dzisiaj po tym odcinku udostępnię wam save'a, dlatego po tym, że dużo się zmieni i chcę, żebyś mieli po prostu aktualny save. Będzie bez tych owiec, jeżeli komuś to będzie przekazał, te owce postawię jeszcze raz. Później te owce sprzedajemy, kupujemy nowe rzeczy i znajdziemy dzisiaj sobie wszystkie znaleźki, jak chodzi o traktorki i koniki, więc 200 tysięcy nam wpadnie dodatkowo, które zainwestujemy właśnie w nowe kurniki. Zainwestujemy właśnie też między innymi w pułk nowy, bo tamtego już nie ma, tamten się zepsuł, po prostu w modach się skraszało i tyle, więc go waliłem. No i jeszcze weźmiemy ciągnik na testy, więc będzie fajnie, myślę. Także dużo fajnych zmian się szykuje. No i co? Iring dzisiaj będzie tutaj właśnie wraca. Więc dzisiaj Iring będzie sobie tutaj no wozić te wszystkie nasze rzepaki i tak dalej, to wszystko co wyszło, a my będziemy brać się rzecz jasna za orkę, nie? Więc dobra. Fendo nie potrzebujesz. Co? Fendo nie potrzebujesz. Nie, ja dzisiaj jadziłem Newfoundlandem, tylko tym nowym, nie? Co będziemy brać. Więc dobra, zanim jednak nadejdzie, musimy zarobić kaskę. Więc musimy udać się na stadion, na którym mamy do znalezienia znajdźkę. Więc też to znajdźkę wam. O! Mecz się rozpoczął chyba. A nie, już skończyli gadać. Więc dobra, mamy tutaj ciągnik. Pyk, jeszcze jeden ciągnik do znalezienia. I oczywiście jest w bardzo fajnym miejscu, bo wiem gdzie on jest. Dlatego tepnijmy się na biogaz. Dobra. I kolejnym miejscem takim właśnie fajnym do znalezienia ostatniego ciągnika będzie tutaj taka rura, która jest trochę schowana, ale tam będzie ciągnik czerwony z tego co mi się kojarzy. Więc już go podnosimy. Proszę bardzo. Pyk. I teraz taka ciekawostka. Udało ci się znaleźć wszystkie 10 ciągników, wróć do budynku gospodarczego i zajrzeć do piwnicy. Może coś uległo zmianie. Słuchajcie, to nie działa, żaden budynek gospodarczy, żadne ciągniki, stranie w banie, nic takiego tam nie ma. Pokażę wam, gdzie to jest tak naprawdę, bo wiele osób myli to wszystko bardzo błędnie. Więc musimy pójść do sklepu z zabawkami po prostu. Cody's Toy Store. I właśnie jak zbierzemy wszystkie ciągniki, na przykład to nam się pokazuje ten jeden ciągnik w sklepie w tym miejscu. I tak ze wszystkimi maszynami, jakie uda nam się zebrać, one się pokazują na półkach, na ladach, wszędzie te półki się zapełniają tymi po prostu zabawkami. Taka ciekawostka, sam też szukałem na przykład, o tu widzimy zabawki różne. Sam też szukałem właśnie po tamtym, no to pokażę. Bo sam też szukałem właśnie w tym miejscu tutaj, sorry, tak speeduję, że myślałem, że może tutaj gdzieś jest coś w środku. Wchodziłem tutaj, szukałem jakichś rzeczy i tak dalej. Tutaj nic nie ma bliska, serio, tu nic nie ma, tu jedynie co możemy sobie mapkę zobaczyć tyle, nie? Nic poza tym tu nie ma, więc no szkoda, myślałem, że takie zapasy będą się pojawiać, jakieś palety z miodem, coś takiego. Niestety nie, więc to nie działa. Nawet nie szukajcie, nie? Dobra, teraz tak. Teraz musimy przejść do młynu zbożowego i troszkę sobie polecieć na piechotkę do pewnego miejsca, w którym też jest bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Dlatego też wam to wszystko pokażę. Proszę bardzo, taki budynek, niepozorny, wydaje się zwykły budynek, ale jeśli ktoś tam sobie lubi wejść w takie miejsca, to możemy znaleźć tutaj kombajn. Więc proszę bardzo, jeszcze jeden kombajn do znalezienia. Możemy też wejść sobie do środka, zaraz wam pokażę. O, czekajcie. O, tutaj. I proszę bardzo, przyczepka jeszcze jest, nie? Siewnik właściwie. No i tyle, dwie maszynki znalezione, fajna sprawa, ale nas jeszcze najbardziej interesuje jedna rzecz, zakończymy sobie czy może nie akurat najbardziej, ale tu już mam trzecią beczkę z wodą. Proszę bardzo. No i musimy jeszcze schodzić na olejarnię. Na olejarni znajdziemy ostatni konik, który będzie naszym ostatnim konikiem właśnie do 100 tysięcy. Więc proszę bardzo, jest w tym miejscu. Jeszcze jeden konik jest do znalezienia. Ludziska, wracamy już do was. Wybaczcie tak za to cięcie, ale jesteśmy właśnie przy tym miejscu. Mówiłem, że coś jeszcze w tym jest, więc oczywiście przy tym budynku, co dopiero byliśmy. Do znalezienia jeszcze ostatni nasz konik, którego szukałem, nie? Więc coś mi się po prostu pomyliło i jest oto on. Myk, cyk, fuch. No i układ jego też, on się znajduje gdzieś na znaczniku. Co chciałem to kupić tam, bo ci kupiłem wcześniej paletę tego jednego, nie?
No, palecę herbicydu i z 4 worki nawozu. Nawozu, dobra. A czekaj, to jest jakiś nawóz ten. 6000 litrów? Za 9600. Palec taki wielkiej. Czekaj. To jest mała paleca, bo to jest to sam środek do rozpuszczenia. Aha, dobra, to co? Aha, dobra, tak. To Big Buggy te, tak? Ile tam chcesz kupić ich? 4 Big Buggy i jeden Mauser herbicydu. 4 Big Buggy, okej, okay, do wapna, znaczy do tego i herbicydy jeszcze jeden, tak? Tak. Dobra, zakupiłem ci już, okej, okay, spoko. Dobra, my teraz, ludziska, udamy się, oczywiście zaraz będziemy stawiać, w kolejnej części odcinka będziemy stawiać tą zagrodę. Jednakże najpierw pójdziemy sobie do sklepu, wybierzmy sobie pług agromasza, bo to nie będziemy pracować, więc zakupujemy go na nasz jakby... na własne potrzeby. No i bierzemy na testy ciągnik właśnie New Hollanda, który być może będzie u nas na serii. Kto wie. Okej, okay, spoko. Więc już mamy jakby go ogarniętego. Nie wiem, czy on będzie nam... Ej, czekaj, bo ja nie wziąłem do konfiguracji tej maksymalnej. Tak mi się wydaje, że on ma 25 koni. Więc o, ciężkie. Czekaj ta. Sprawdzę to jeszcze. Tutaj. Ta, wziąłem tego 25 koni, to super. Dobra, zapłacimy trochę więcej, powiedzmy, będzie realniej. Sfailowałem cię drugi raz, ale to trudno. Oczywiście chodzi mi o to, żeby on miał konfigurację silnika 175 koni i ustawienia kół to będą szerokie z obciążnikami. O, dokładnie te. Reszta nie będzie potrzebna i jeszcze może weźmy mu myślinki. Tak, myślinki niech będą szerokie z obciążnikami. Dokładnie. I teraz tego wypożyczymy sobie. Okej, okay, spoko. Dobra, troszkę kaski poszło na tego, ale jest wypoczony na testy, więc zobaczymy sobie, jak on też będzie sobie działać z pługiem. Mam nadzieję, że sobie poradzi, tak nie? Dobra, ty widzę, że już akcja nawozu na pełnej lecisz. No. On się składa w ogóle? Trochę składa. Agromasz, to się świetnie składa. Dobra, pojadę tędy. Nawet chyba nie trzeba obciążnika, więc super. No i też przy okazji pokażę wam właśnie, jak wygląda sprawa z tym polem, nie? Które tam robiliśmy. Omieciłem troszeczkę teren, tam wyrównałem cały ten nierówności, bo było tam zbyt pochyło. I o dziwo, zabrało mi tylko za to całe obniżanie jakieś ponad 1000 euro, znaczy 1000 zł delikatnie, więc spoko, ogólnie fajnie, że to tak totalnie wyszło. Myślałem, że będzie jakieś nie 20 tysięcy, 30 tysięcy, bo to tam wiecie, jak tam lubisz sobie często szybko to polecieć, nie? A tu proszę, poszło nawet w miarę tanio. Ty tam za mną jedziesz, rozumiem, tak? Co? Za mną tam, rozumiem, jedziesz cały czas. To, a ile ty popylasz? Ja 53 cisnę. No to szybszy jest jeszcze. No, szybszy. I słuchaj, ludzka, pojedziemy sobie tędy, bo musimy zjechać, albo nie, pojedźmy sobie prosto. Pokażę, jak to wygląda właśnie od wjazdu tam, bo chciałem pojechać od tamtej drogi, ale w sumie myślę, że pojedziemy sobie prosto, to wam bardzo pokażę, jak to się prezentuje, nie? A myślę naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Dobra. Myślę, że taki agromasz u nas na pewno zagości i ten ciągnik też by się nam przydał, co by nie było. No tylko to gdzieś tam już wiecie. Na przyszłość raczej. A, i wiesz co, rozkminiam? Że tutaj nie będę szedł w krówki, tak jak mówiłem ludziom, tylko będę szedł w świnie. Jestem ciekawy, jak to się na świnie wychodzi, bo już wiem, że owce, małe pastwisko się nie opłaca totalnie, a zajmie bardzo dużo miejsca, więc już wam mówię, że bardziej się opłaca pójść w kury. I to właśnie będziemy robić, nie? Dwa kurniki świnie postawimy sobie. Świnie to chyba też tak średnio. No zobaczymy. Na większą skalę. No już tak, nie będę stawiać zagrody, tylko wiesz, postawię sobie jakąś tam większą, nie? Nawet ja mówię teraz o kilku chlewach. Serio? Aż tak? No nie wiem, tak mi się wydaje. Proszę bardzo, Liska, tak to wygląda. Takie pole tylko tam udało się zrobić. Na tym polu też dzisiaj będzie E-Link ogólnie siał, bo będzie to pole takie trochę... jakby zrobię delikatną miedzę między jednym polem a drugim. Ale to tylko dlatego, żeby jednak ten kawałek ziemi jeszcze wykorzystać, a dopiero później się będzie go używało jako, wiecie, jako razem położone pole, nie?
Więc dobra, wjadę sobie tutaj tak. Okej, okay. Jak ktoś tam sobie delikatnie to koniec zostawimy tutaj, by móc później to jeszcze sobie połączyć po żniwach, nie? Jak już wszystko elegancko zajdzie, bo to rzepak szybko się będzie kosiło. No i myślę, że razem równo z rzepakiem może nawet wyjść owiec, nie? Bo to dosyć podobne mają poziomy, etapy tego, powiedzmy, rośnięcia. Myślę, że bez przeciekania daje radę, chociaż jakby się obciążnik tutaj zjawił, też nie byłoby źle, ale dobra. Mniejsza o to, jak tutaj wychodzi, żeby też w miarę równo to, wiecie ludzie, pocisnąć z tym. Już tak nie chcę, wiecie, lecieć, żeby tam jakoś nierówno było. A myślę, że to i tak wyjdzie dosyć, nie, dosyć nierówno. A to nic, jak mówię, że to się wszystko poora, znaczy po zmienia już w tym trybie budowania. Bo możemy sobie tam troszkę to podsiać. Też nie chcę na to za bardzo tracić czasu. Więc to może być naprawdę ciekawy, ciekawe pole, tylko to może wyjść. Wiecie, tak też nie równo z drogą. Wiadomo, żeby trochę zostało. Dobra, właśnie sobie jedźmy przez z kabiny, bo będzie nam po prostu na pewno wygodniej, tak, nie? Żeby łapać. Tam nie się robi, co ma się robić, a potem się najwyżej zobaczy, jak to wyjdzie. Okej. Okay. Fajnie, myślę, że to akurat pole będzie idealnie pasowało, takie trochę powiększone. I nie, nawet nie wiem w ogóle, czy ktoś, czy ktokolwiek się tutaj takim, w takie pole bawił, nie? Bo naprawdę to może wyglądać całkiem ciekawie. Trochę krzaków już pousuwali. Jeszcze widać te tereny po tym. Więc są, trochę sobie cofnę jeszcze, żeby to tak ładnie załapało. W miarę równo też trzeba to pole dociąć. Dobra, a ty u ciebie co tam jest? Posłuchaj. Ja tutaj jadę rozrzucać. Okej. Wiem, że może ta gierka nie jest zbyt realistyczna, tak by się powinno wydawać, ale jednak staramy się w miarę tak to robić, żeby po prostu ciekawie ten save wyglądał, fajnie się tam grało i tak dalej. No i zawsze też... O, muszę cofnąć. Ale coś tu nie pasuje. No, wiesz, no ten safe jednak jest taki trochę, że tak powiem, na wariata bardzo robiony, nie? Szybki rozwój i tak dalej. Rozumiesz? Polenizowałbym. A, mówisz, że jest wolny rozwój? No nie aż taki najszybszy. No to skoro tak, to w sumie spoko, nie? Bo myślałem, że szybko się rozwijamy, ale skoro tak, to git. A, i jak dostaniesz nam na kaski z... Bo teoretycznie na te kury nam powinno zejść jakieś 150 tysięcy, więc nam powinno zostać sporo kaski. To być może się kupi olejarnia, ale olejarnia jest chyba droga, więc kto wie, czy może nawet jakieś kryty by się nie wzięło na tą olejarnię. Zobaczymy po prostu, nie? Jak to wyjdzie. Też. A, poczekaj, nie weźmiemy kredytu, bo trzeba jeszcze przecież kupić dla krówek, znaczy dla kurek przyszłych naszych ziarno, nie? Żeby już się zamogły z jajkami ruszyć na pełnej. A nie ma nic w silosie? A wiesz co, w sumie sprawdzę. Jest rzepak i sorgo. Sorgo do nich wchodzi tam? Sorgo chyba tylko dla świń. Aha, to rzepak raczej rzepaku nie dziwią, nie? No więc raczej już, na pewno. Więc trzeba będzie udać się pszenicy dla nich. Oczywiście potem będziemy mieli już owiec z tego, nie? Więc sporo będziemy mieli żarełka. A jak z ceną sorgo, kiedy ona jest? Wiesz co, nie sprawdzałem, ale już ci mówię. W styczniu jest największa cena sorgo. Teraz mamy kwiecień i jest tak średnio. Więc myślę, tak jest po 1600, to może 1700 łapie. Też chyba nie ma za dużej ceny na to sorgo. Tak, no, na przykład z rzepakiem czy z czymś innym, nie? Ogólnie bliska z Ringiem mam się, możemy polecić ziemniaki, nie? Dużo zabawy? Ale naprawdę, naprawdę warto, bo my za całe pole, tylko trochę powiększone wam powiem jeszcze, tak po cichu, za 54 powiększone o takie te, wiecie, tutaj, zyskaliśmy jakieś 128 tysięcy, nie? Nawożenie full i tak dalej, wiecie, wszystko spoko. No i kasa też całkiem niezła, nie? Więc jak ktoś chce się pobawić w ziemniaki, to myślę, że możemy się polecić w dwóch, bo naprawdę ziemniaki są spoko, nie? W tym efesie. Ja tam bardziej polecam siano kiszonka, ale też nie są złe te ziemniaki. Nie, no tak, siano kiszonka jest super, nie? Dlatego też mam tutaj, mamy wszystko tam, o, czekajcie.
mamy też ogarnięte. Będę sobie tą stronę mieć ludzie, bo będzie mi się łatwiej jeździło. Nie będę tak się bał, że wyjadę na drogę. I też ta siano kiszonka, to są aż 3 pokazy w sezonie. Dokładnie, 3 pokazy w sezonie, nawet bez żadnych zwierząt. My teraz mamy łąkę, bo mamy owce, ale te owce likwidujemy. Bo to wiem, że to będzie nie wypał, po prostu to jest utopienie pieniędzy i zamówanie bezsensownie miejsca na gospodarstwie. Dlatego... nie, czekajcie, tak powiedziemy. Tą siano kiszonkę można by tu praktykować. Tak, myślę, że siano kiszonka to będzie naprawdę spoko, zbieranie sobie, nie? Wiesz, składam gdzieś na jakimś stogu czy coś, złożenie tego. Albo nawet nie, w sumie na łące będzie spoko miejsce, mamy tylko jedną łąkę. No, więc tam by się taką... owiarka ta w te rulony, czy zwykła? No myślę, to owiarka korotino weźmiemy, nie? Chyba bez rękawów, nie? Czy z rękawami mówisz lepiej będzie? Ja myślę, że może teraz zrobię tutaj... Zrobię teraz się bez rękawów, bo w rękawy się bawimy tam na streamach. To naprawdę bardzo fajna opcja. Jak ktoś zobaczy, jak to wygląda, jak mówię, Twitch, zapraszam serdecznie. Kurczę, wolno łapie on. Myślałem, że tak odpuszcza się od razu, a on tak powoli schodzi sobie dopiero. Więc dobra, niech tak będzie. I naprawdę to jest bardzo, bardzo fajne pole to wyjdzie, serio. Serio fest pole. To co, będziesz od razu siał, czy jeszcze wyjedziesz jakimś kultywatorem, czy coś? No chyba od razu będę siał. Bo w sumie tam masz ten jeszcze, nie? Niby jest obrona. No właśnie, jakaś tam jest. Więc sobie możesz teraz tu raz w razie pocisnąć, ja też sobie będę orać. Tak wpadniesz, to się miniaturkę jeszcze zrobi fajną. Więc będzie spoko. No i taki ogólnie z nami ten New Holland stanie z nami jeszcze na jakieś dwa dni, myślę. Ale nie wiem, czy dwa odcinki, to się zobaczy. Bo wiadomo, jest to tylko test. Sprawdzę sobie, jak on wygląda. Też chcemy jakby go kupić. Więc chcemy, bardziej chciałbym, bo tutaj trochę są różni ludzie grają. Więc chciałbym sobie go kupić, żeby był taki trochę ciągnikiem, który pociągamy po prostu na naszym gospodarstwie. Mówię moim, naszym. Dobra, mówmy naszym, bo jednak będzie chyba wygodnie dla widzów, jak tak będę do was się zwracać, że to jest wiecie, coś naszego, nie? No, więc się go kupi. No i też wymiana prasy będzie z tego Masaja, bo te kostki są fajne, ale jak teraz będziemy lecieć właśnie w kiszonkę, to trzeba kupić jakąś owiarkę czy jakąś prasę do balotów. I mam fajną New Hollanda. Pokażę wam w katalogu, takie coś znalazłem ostatnio, przeglądając. Proszę bardzo. Sam koniec. O! Taką to praskę trzeba będzie kupić, nie? Oczywiście kolorów jest to dużo, jest jakiś plastik czy inny ten. Inne konfiguracje. Także super. To jest chyba tył, tak? Tak, to jest tył. Więc taką praskę sobie zakupimy, nie? Będzie spoko, bo ona też sobie z kipiątki robi. To będzie się okazja pobawić z tymi belkami, nie? No także fajnie. A ty sam teraz nawozisz, tak? Dalej? No, ja to już kończę. To po okay. Tomu robię. Bo jak ktoś, to zapraszam serdecznie. Ja tutaj pojadę sobie z drugiej strony teraz. A, czekaj, źle wypracam w ogóle. To może zanim się ty wpadniesz tutaj, potem zaraz będzie siał, to ja tutaj zajmę się. W ogóle właśnie. Shift P, taka ciekawa scaling powiedział. Jest od tego, żeby sobie zbierać. Od razu włączać tryb edycji, nie? Terena tego i tak dalej. Bardzo fajna ciekawostka. Okej, tu zróbmy sobie tak. W miarę równo, żeby też po tych szakach nie cisnąć. O, właśnie tak. Troszkę nam kaska chyba leci o to. Czy nie leci? Tam leci, ale dobra. Jest równo, jest spoko. Teraz tylko coś tu wyrównać. O, i tu też możemy trochę. Właśnie też wyrównajmy. Okej. Dobra, że wszystko było ładnie, nam się potem będzie spoko to zbierało, nie? Teraz posiemy sobie trawę. No i kaskan trawa leci jak głupie, nie? To jest trochę przesada według mnie z tą trawą, że aż tak to leci. Ale jest ten właśnie modzik fajny, który nam umożliwia to za friko to robienie. I myślę, że ten modzik, no niestety zainstalujemy sobie, dlatego że przesada wydawać na trochę trawy 2000 zł, nie? Dobra, ogarnięte. Elegancko pole. No więc tym polem dostaniecie save'a. Także wystarczy sobie tylko potem połączyć jakoś fajnie w jedno i naprawdę można mieć fajne poletko, nie? Taki spory kawałeczek.
Więc całkiem nieźle. Dobra, Jerika, w ogóle co sądzisz w tym polu? Spoko wyszło ono? Znaczy wychodzi? No, dobrze jest. Ja lubię takie długie. Całkiem nieźle, no. Całkiem nieźle. Dobra. Już jedziesz, czy jak? Wygląda. Bo też właśnie. Chciałbym zrobić fajne miniaturkę, nie wiem właśnie czy ten. Czy się wyrobisz, jak będzie tutaj spoko opcja właśnie na zdjęcie. Więc jak coś to mów śmiało. Robię to pole koło domu. To w podwórku i już jadę. Okej, dobra, to będę też sam teraz orać. Bo chcę właśnie pokazać na miniaturce fajne takie, wiesz, tworzenie pole i w ogóle i tam jeszcze siew z tyłu, nie? A, siew. Tak, no, chcę pokazać, jak tam siedzieć jeszcze, nie? Bo ja tu pryskam. To może na rzepak pojadę pryskać. Znaczy, chciałem, żebyś tutaj ten, przyjechał siać, nie? Owiec ten, rozumiesz? Hmm. Więc jak coś, to mógłbyś skoczyć na chwilę, nie? Bo to za chwilę skończę orać, a odcinek dobija 2,5 godziny. Więc wiesz, żeby ten... Żeby się fajnie udało zrobić. No, bo szczególnie ludzka to zawsze tak mówię, że mogę zrobić tę miniaturkę po odcinku teoretycznie i może nawet tak wyjdzie z tego, co widzę. Ale no, lubię robić na odcinku, żebyście wiedzieli, co na odcinku jest robione, a nie potem tworzyć drugiego save'a i tam ustawić teraz maszyny, bo to trochę z tym roboty jest za dużo, nie? Dobra, ludzka miniaturka walnie, tam się wyszło nawet spoko. Zresztą sami odcinki na odcinku. Mogę napisać w komentarzu, jak wam się podobały w ogóle te miniaturki, czy są spoko, coś zmienić. Postaram się zrobić takie trochę bardziej proste te miniaturki. Nie takie jak tam kiedyś robiłem, wiecie, mega ramki, w ogóle teraz prosta, fajna rameczka, tylko niebieska. Bo lubię sobie właśnie tymi ramkami oddzielać jakieś tam serii i tak dalej, czy coś jest, nie? Na przykład właśnie live'y są na czerwono, ta seria jest na niebiesko. A sprawdzanie mapy nie zrobię na żółto, albo też takiego tam po prostu nie sobie, nie? Na razie mam żadnych fajnych, jeszcze nie ma, więc średnio. W ogóle właśnie, miałem was zapytać, więc może was zapytam teraz, bo jakby tylko tu możemy się komunikować jakby oprócz Twitcha. Więc zapytam was tutaj właśnie na YouTubie, czy nagrywać takie coś jak sprawdzanie oryginalnych map, tak żeby wejść w tą serię, czy raczej średnio będzie to dla was jakby interesujące. W ogóle Irink, jak ty sądzisz? Myślisz, że to byłoby spoko? No, według mnie to... Wiesz, sprawdzenie wszystkich trzech map, nie? Tam też, oczywiście to, jak zwykle mówię, staram się robić jak najbardziej obiektywnie, ale wyjdzie na jak najbardziej subiektywnie. Więc tak tylko tam coś posprawdzam wszystko i tak dalej. Oczywiście Elmkirk jest sprawdzony przeze mnie, myślę, naprawdę nieźle. Już nawet teraz, nawet nie mogę powiedzieć. Erlengrad też jest dobrze, myślę, sprawdzony, bo tam sporo też grałem. No najgorsze, że na tej Huabel Row mało grałem i troszkę będzie to kłopotliwe, ale miejmy nadzieję, że może jakoś tam się dobrze uda to zrobić, sprawdzić, nie? Także tam trochę trzeba będzie ograć tą mapę i wam powiem. Więc dajcie znać i napiszcie też w sumie oprócz hashtag testy, napiszcie hashtag mapa, jeżeli ktoś tam do was, się z was doczekał, to hashtag testy i hashtag mapa, wtedy będę wiedział, czy oglądacie odcinki do końca, nie? Ej, w miarę to chyba wychodzi równo, nie? W sensie trochę mnie doganiasz, ale ja zaraz robię last przejazd. A więc co to jest za pole, co szybko idzie strasznie. Ale spoko właśnie, nie? Takie malutkie poletka, to naprawdę fajnie się robi. Widać, że robota jest robiona, nie? No i też najważniejsze jest to, że nie gram na tej głównej gospie, tak jak tam wcześniej. Przez co możemy właśnie... Ja lubię właśnie pokazać coś innego. Nie wiem czemu, ale jestem jakby takim... hipsterem z natury chyba, bo zawsze lubię coś innego pokazywać. I bardzo spoko tutaj to wychodzi, nie? Wiadomo, to między się potem jeszcze połączy, nie? Żeby ona była bardziej... To pole było jednością. Ale żeby już tego kawałka nie psuć, bo wiadomo, że też... szkoda... Żeby czekało ugorem, nie? To się już zasieje. Właśnie owsem, który tak razem wykiełkuje i wzejdzie, nie? Także dobra. Czas sobie leci, a my tymczasem lecimy na gospo. I tam też wam pokażę. Ale miałem teraz ten robić, kury ogarniać. To czekaj. No dobra. To czekam. Tam, powiedzmy, że ja nie widzę, jadę sobie powolutku. O,
Zakręt źle zebrałem, muszę poprawić. Krzaki to wyrzuca. Ale co w krzaki? Nic. Nie no, ale no co zrobiłeś, powiedz serio, no bo jak się z tym, to wiesz, to lepiej, żeby to nie wyglądało też w krzakach leży, nie? Okej, coś tam wisi, ale nie wiem co. Co tam jest czerwonego? Aha. Nie chciało mi się składać i ten... Dobra, nie widziałem tego, nie widziałem tego. Nie wiem czy wiecie, ale Irin to jest tryhard z natury. Ogólnie nie polecam z nim grać, naprawdę człowiek jest... Przecież każdą rozgrywkę. Sprzedajmy te owce. 9 owiec, no 2-7 co robimy. Spoko. I słuchajcie, teraz pokażę jaki mam plan na to gospodarstwo, nie? Bo będzie wiadomo teraz zmiana trochę tego, zmiana planów. Więc co sprzedajemy? Za 12 tysięcy. Oczywiście, że tak, wyglądało to spoko, ale może wyglądać to wszystko lepiej. Teraz tak, jeszcze czekajcie, bo tu mi się zapisuje. A ja, pozwólcie sobie, troszkę też te maszynki przesuwam. Więc na kółkach sobie to poprzesuwam troszkę tak. To miejsce na razie. Okej. Prasę na razie przedstawimy sobie w ten sposób. Nie widzieliście, nie widzieliście tego, wybaczcie naprawdę, że tak to na to tak musicie patrzeć, ale trzeba troszkę to poprzestawiać. Okej, dobra. I to drzewo będzie chyba wycinki, ale zaraz zobaczymy, nie? Więc dobra. Wchodzimy, oczywiście, czekajcie, szybciej będzie. Wejdźmy sobie w zwierzęta, kury i kurniki, tak? Dobra, jak to będziemy robić? Już wam pokazuję i objaśniam. Jeden kurnik będzie stał w tą stronę, a drugi kurnik będzie stał w tą stronę, o tak. Często będzie to fajny przejazd przez środek i będziemy mogli sobie odbierać jajka z dwóch różnych miejsc, nie? Także taka ciekawosteczka. Tak, postaram się w miarę równo do tych, tej wiaty. Okej. No jak przejazd, akurat wyjdzie na przejazd na tym. Dobra, czekajcie. Okej, jeden kurnik już stoi. No i czas na drugi. Postaram się równolegle do tego go ustawić. Okej, spoko. No i będzie stał sobie jeden kurnik w tą stronę tutaj, nie? Także myślę, że będzie to akurat spoko to wyglądało. Dobra. No, całkiem nice. Krzaczki są, drzewka są, więc kurniki też są. My teraz zajmiemy się troszkę malowaniem tego terenu, bo troszkę tu nie wygląda tak, jak to powinno wyglądać. Więc pomalujmy sobie to tak, jak trzeba. To może powiększyć sobie ten pędzel. Okej. To ten kraczek wytnijmy sobie. Mam taki modzik, który właśnie pozwala losować zaraz całe drzewo, więc będzie na pewno to lepiej się tak to prezentowało niż z drzewem, nie? Dobra. I teraz tak. Malowanko. Tędy przy środek, tak to maznijmy sobie. Może i było ładnie, ale wiecie, trzeba się trochę też dostosować pod jakieś tam. Dobra, teraz tutaj. Prawa. Spoko. No, tu musimy dać ten cement. Tutaj też damy trochę cementu. Czy tego żwiru. Teraz cement w tym miejscu. Cement tutaj. I tak to się takie czepkowanie, więc spokojnie, nie martwcie się, nie będzie tak pusto. Tu jest łyso strasznie. No i roślinki, tak? Roślinki. Więc ja sobie to usuwam. Pomalujmy sobie tutaj ładnie tą trawę. Okej, tu jest spoko. Tam jest spoko. Jest teraz tutaj. Sorry, że piwo chodzi, ale wiecie, jestem w takim miejscu. Dobra, co jeszcze możemy tu pomalować? Na przykład trochę tej ziemi. Jakieś tam trochę błota też się przyda. O, i takie o, jeszcze listki, one też fajnie się komponują z terenem, nie? Trochę robię takie błoto. No, więc teraz tak to wygląda. Do tego też taki drzewko, jak mówię, właśnie fajne. Dodajmy sobie nieduże. O, niech sobie tutaj stoi takie o. Jedno. Na razie jeszcze nie ma klimatu, wiadomo, musi mi ono urosnąć. Ale to spoko. I jakąś brzuskę taką może w tym miejscu. I tu drugą. O,
No i fajnie. I spoko. Do tego jeszcze jakieś krzaki by się przydały tutaj mikro pomalować. Dobra. Taki trochę większy krzak. Czekajcie, w miejscu. Tutaj się postawi. Tutaj drugi. No i co sądzisz o takim czymś? Chyba spoko, nie? No spoko. W ogóle strasznie małe te kurniki są. Strasznie małe, a strasznie dobre. Więc teraz tak, propos dobrych kurników, musimy kupić teraz kurki. I teraz tak, kupujemy od razu maksymalne kury. Nie jakieś, wiecie, 60 kur kupujemy. Teraz musimy kupić koguta jednego. Albo kupię nawet te od razu 5 kogutów. Spoko. I zakupmy teraz tak, 60 kur. Aha, można chyba maksymalnie po 60 kupować. Więc bo dobra, więc tak. Znowu 60. Gdzie tam jeszcze kaski jest? Aha, spoko, wystarczy. No jeszcze raz kupimy 60. Dobra. Spoko. Zamknijmy sobie to, żeby one tam. Dokładnie. Co ty robisz? A, gałąź wycinasz. Wchodzi trochę w budynek. Dobra, dobry pomysł, dobry pomysł. My sobie tutaj kurki. Znowu zakupmy. Nie tam było kur? Nie pamiętam już nawet. 240 kur to jest, ok. Więc spoko. A tu mamy kurek. 245, potem jeszcze 5 kogutów. Dobra, to też kupimy tutaj 5 kogutów, żeby było porówno. Ok, no. Come on. Dobra. Oczywiście kurde się będzie stale dokupywać, żeby tam działało one. No i tak się prezentuje to. Dajcie znać, co tym sądzicie. Teraz nagle z owiec przechodzimy na kury, bo są po prostu bardziej opłacalne. Także tu będą jajka się spawnować, tak samo w tym miejscu też, więc super. Myślę, że wcale tej miejsca jeszcze co mogę zrobić, to na przykład zburzyć sobie ten płot tutaj. Na którym stoi earring. No i dobra. Więc cóż, trochę to jest mniej miejsca z tym wjazdem, bo stoi silos. Ale myślę, że jednak już nie będę zbytnio przeszkadzał. Bo możemy też nawet tędy wyjechać sobie, nie? Jakby co. Więc jest chyba git. Albo się ten płot, no wiesz, przestawić coś. Pomyślimy. Dobra, więc kończę odcinek. Słuchajcie, fajnie, żeście z nami byli, naprawdę. Dajcie znać o tym gospie, jak teraz ono się prezentuje. Myślę, że troszkę jest więcej miejsca na pewno na nim. No i więcej dochodu będzie przynosiło. Więc co? Znowu oczywiście link. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i cześć. Pozdro. Cześć.